możesz znaleźć prawdziwych chrześcijan, biblijnych chrześcijan, odrodzonych chrześcijan, dla których życie ma sens i którzy się nie wstydzą tej Ewangelii, która ich zmienia, zmieniała, zmienia i zmieniać będzie. A Bóg jest w stanie uzdrawiać i uwalniać wszelkiej opresji, mocy, ciemności. Mam też sygnał teraz w tym momencie od Ducha Świętego, że są tutaj obecni nawet młodzi ludzie, których dotyka depresja. Mogę Ci dzisiaj zaoferować modlitwę w imieniu Pana Jezusa, bo wierzę, to co głoszę, wierzę z całego serca, bo oglądam to niemalże na co dzień. Dlatego, Hani, nie wstydzę się tej Ewangelii, która jest mocą Bożą. Dzięki mocy Bożej możesz być uwolniony od depresji. Możesz dzięki mocy Bożej być uwolniony od strachu. Jakże wiele dzisiaj dzieci nie może spać, dlatego że przeżywają horrory we śnie. A ktoś mi powiedział w tych dniach, kiedy głosiłem Ewangelię, że dziecko z tego powodu zaczęło się modlić w nocy. Jedna modlitwa wystarczyła w imieniu Jezusa Chrystusa i Jezus zmienił tę sytuację. Wierzę w Jezusa, który był wczoraj, dzisiaj ten sam pozostaje na wieki. I kochani, tak wiele bym mógł dzisiaj wyliczać chorób, niemocy, które dotykają nas i nie możemy sobie z nimi poradzić. Kochani, a możemy mieć coś naprawdę za darmo. Ludzie dzisiaj upatrują szczęścia w różnych źródłach, ale za każde źródło trzeba coś zapłacić. Nie wszystkich stać, by płacić. A chcę dzisiaj zaoferować Wam, kochani, źródło darmowe. Biblia mówi, szczęśliwi ludzie są ci, którzy słuchają Słowa Bożego. A więc słuchać Słowa Bożego może być, może biedny człowiek i bogaty. Może wykształcony słuchać i analfabeta. Będąc w Afryce, byłem świadkiem, jak tysiące, wręcz miliony ludzi powierza swoje serce, życie Jezusowi Chrystusowi i oni stają się ludźmi bardziej szczęśliwymi niż w naszym kraju. Powiem Wam szczerze, jakie odniosłem wrażenie, kiedy wylądowałem po misji w Afryce w Warszawie. Spojrzałem na twarze naszych umiłowanych rodaków, a ich twarze są szare, przygnębione, zamyślone. Widać troskę, widać zamartwianie, widać jakieś obawy, strach, lęk, zwątpienia. A tamci ludzie walczą o przeżycie każdego dnia. Nie martwią się, modlą się, aby mogli każdego dnia coś do garnka włożyć. Ale z ich twarzy promieniuje pokój, z ich twarzy promieniuje radość. Bo tę radość daje Jezus Chrystus. W Samarii było z powodu głoszenia Ewangelii Jezusa tyle radości. Kochani, dlaczego szukać w innych źródłach? Dlaczego płacić pieniądze w inne źródła i może się okazać, że nie są tą pewne, gwarantujące radość czy szczęście. Ale błogosławiony, szczęśliwy człowiek, biedny czy bogaty, który może słuchać Słowa Bożego. Właśnie słuchając Słowa Bożego, Bóg w twoje serce może wszczepić wiarę, bez której nie możesz się Bogu podobać i też od Boga nic nie możesz wziąć. Słuchając uważnie zwiastowania Filipa, Biblia mówi w Samarii, uważnie i zgodnie przyjmowali to, co im głosił. I to jest warunek jedyny. Uważnie słuchać, uważnie przyjąć to do swojego serca, a resztę należy do Boga. Bóg poprzez to słowo zrodzi w twoim sercu wiarę, a wiara sięgnie po błogosławieństwa Boże do twojego życia. Bożą wolą jest, abyś był szczęśliwym człowiekiem. Bożą wolą jest, aby ci się we wszystkim dobrze wiodło i powodziło. Bożą wolą jest, abyś miał pokój z Bogiem, pokój ze sobą i pokój z ludźmi. Bożą wolą jest, żebyś mógł przeżywać radość bez względu na okoliczności, nawet dramatyczne sytuacje, jakieś kryzysowe sytuacje. Mogę cię zapewnić, możesz mieć pokój i możesz mieć radość. Diabeł próbuje okradać dzisiaj ludzi właśnie z tego, co Bóg dzisiaj oferuje. Miłość, pokój i radość. Diabeł okrada. Diabeł zabiera. A Jezus mówi, a ja przyszedłem,
aby dać wam życie i to życie wieczne. I to jest Boży dar. Ten dar dzisiaj możesz przyjąć, ten dar możesz świadomie odrzucić. A Bóg ten dar zbawienia potwierdzić chce znakami i cudami. Kończąc, chcę powiedzieć tylko jedno świadectwo, także, które miało miejsce w tym kraju. Wyszła na wezwanie do modlitwy niewiastka w średnim wieku i towarzyszył jej duchowny i on mi szepcze do ucha, oczywiście ona to usłyszała, że ona ma raka piersi i że to jest dla niej jest najważniejszy problem. Ona to usłyszała, zaprotestowała, powiedziała: nie, pastorze, ja nie przyszłam modlić się o to, żeby Bóg usunął mnie to skorzenie, ale przyszłam modlić się, by przyjąć Pana Jezusa Chrystusa do swojego życia. To oczywiście szokowało wszystkich. Ona miała priorytet. Na pierwszym miejscu postawiła życie wieczne. Ona uwierzyła, że tylko Jezus Chrystus daje życie wieczne. Ona uwierzyła, że kiedy na pierwszym miejscu postawi Jezusa, kiedy najpierw będzie szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, wszystkie inne sprawy ułożą się i znajdą swoje miejsce w jej życiu. Gdy oddasz ster swojego życia w ręce Jezusa Chrystusa, zapewnia ciebie nie ja, lecz Boże Słowo, a dla mnie Pismo Święte jest jedynym, nieomylnym, autorytatywnym zapisem Bożego Słowa. Wiem, że kiedy głoszę to Słowo, kto stoi za tym Słowem? Stoi Jezus Chrystus, któremu dana wszelka władza na niebie i na ziemi. I On tu jest obecny w Duchu Świętym. I On dzisiaj może dotknąć twojego serca. On może zmienić twoje życie. On może nadać sens twojemu życiu. On może twoje życie ubłogosławić uzdrowieniem, uwolnieniem z nałogów, które niszczą duszę i ciało. Dlatego, kochani, ona znała priorytety, które się Bogu podobają. I żałowała, pokutowała szczerze przed Bogiem, wyznawała wszystkie grzechy, które popełniła w myślach i w słowach i w czynach. Bóg przebaczył. Bóg w Jezusie Chrystusie przebacza i odpuszcza. I przebaczone grzechy nigdy nie wróci, nigdy nie wspomni. Kiedy jej serce napłynął Boży pokój. Jej serce przeżywało radość z faktu wiary, że wszystkie jej grzechy Bóg przebaczył. Otworzył przed nią nową kartę życia. Podniosła ręce i spontanicznie swoimi słowami zaczęła dziękować, ponieważ nigdy w życiu nie zaznała takiego pokoju. Nigdy w życiu nie była tak szczęśliwa i radosna, jak w tym momencie, kiedy do swojego serca zaprosiła Jezusa Chrystusa. Wtedy włączyłem się i powiedziałem: skoro tak, jestem świadkiem największego cudu. Bo największy cud to jest cud, kiedy Bóg zmienia twoje życie. Kto, Biblia mówi, kto jest w Jezusie Chrystusie, zauważcie, nie w Kościele, nie w religii, kto jest w Jezusie Chrystusie, jest nowym stworzeniem. A to oznacza, że stary styl życia przemija, a wszystko staje się nowe. Masz nowe spojrzenie na Boga, masz nowe spojrzenie na siebie, masz nowe spojrzenie na ten świat otaczający, na bliźnich, nawet na wrogów swoich. Masz nowe spojrzenie, bo masz nowe serce. Bóg zabiera kamienne, egoistyczne serce, a daje ci nowe serce. Serce to zaczyna bić za Boga. Serce to zaczyna chwalić Boga. Serce to zaczyna się poruszać w przestrzeni duchowej Bożej, w rzeczywistości Bożej. I powiedziałem: w imię Jezusa Chrystusa, jako deser wkładam ręce w imieniu Jezusa Chrystusa z prośbą, aby usunął ci ten nowotwór. Kochani,